Jaya Charedeva, Jaya Shlabrupada. Jest to 18 płyta, 80 ścieżka. Jest to wykład ze Śrimad Bhagavatam, kanto 6, rozdział 2, tekst 16, dany przez Jego Boską Miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany 19 września 1975 roku we Vrindavan w Indiach. Guru nancha logunancha, guru nicha logunicha, prais chittani papana, gyatta uktani maharshi. Grzeszne czynności za nie są kar, jest kara. Nie możesz łamać praw natury. Prakriti jest bardzo silna. Tak jak rząd ma departament policyjny, departament wojskowy, sądy. Dlaczego? Ponieważ nie wszyscy obywatele byli dobrymi obywatelami. Jest tak wielu, którzy są na zewnątrz prawa, poza prawem. Bardziej czy mniej, ktokolwiek jest w tym materialnym świecie, oni są poza prawem. Poza prawem oznacza, oni nie są posłuszni prawom natury. I dlatego są karani. Pierwszą karą jest, że posiadamy to materialne ciało. Otrzymaliśmy to materialne ciało. To jest pierwsza kara. Krishnam bhuliya jeev bhogmancha kare pasate maya tare japotiya dhore. The first criminal action is, pierwszym przestępczym czynem jest, kiedy zapominamy o Krysznie, naszym związku z Nim. Nasz związek z Kryszną jest taki, że Kryszna jest radującym się. My jesteśmy wiecznymi sługami. To jest nasz związek. Tak jak wielka osoba, bogata osoba. On jest radującym się. I on posiada wiele sług. To praktycznie widzimy. Kapitalista. On tworzy jakiś biznes, wielką fabrykę. 10 tysięcy ludzi pracuje, ale kapitalista nie pracuje. To jest nasze praktyczne doświadczenie. On jest z dala od fabryki, we wspaniałym miejscu, w wspaniałym ogrodzie. On się cieszy. Podobnie Bóg, Krishna, on jest radującym się. My znajdziemy, że Krishna tutaj, w tej świątyni, on się cieszy. On stoi ze swoim starszym bratem, cieszy się w lesie, zabawami z chłopcami, pasterzami, krowami, cielętami. Cieszy się w lesie. Opis jest w Śrimad Bhagavatam. A ci, którzy bawią się z Nim, ci, którzy towarzyszą z Krishną we Vrindavan, oni również nie są zwykłymi osobami. Maya sitana narudarokena sadham vidarbu sitapurna buddhya. Sukadeva Goswami powiedział, że ci chłopcy bawiący się z Kryszną, oni nie są zwykłymi chłopcami. Sitapurna buddhya. Po wielu, wielu narodzinach, nagromadzenie pobożnych czynności, oni
Oni otrzymali tą pozycję, możliwość bawienia się z Krishną. Podobnie każdy we Vrindavan, kiedy Krishna był obecny, wszystkie gopi, wszyscy chłopcy pasterze. Krishna przychodzi. To jest proces. Każda żywa istota jest integralną cząstką Kryszny. On należy do rodziny Kryszny. Rodziny Kryszny. To jest nasza oryginalna pozycja. Vrindavana oznacza cała rodzina Kryszny. Nawet ptaki, zwierzęta, drzewa, rośliny, woda. Wszystko należy do rodziny Kryszny. Dlatego cokolwiek we Vrindavan jest tak dobre jak Krishna. Nawet pył z Vrindavan jest tak dobry jak Krishna. To jest filozofia. Prawda absolutna. Krishna z powodu swojej bezprzyczynowej łaski on przychodzi. W pewnym czasie, podczas jednego dnia Brahmy, on przychodzi, on ukazuje swoje lila, że każdy, który chce wrócić z powrotem do domu, do Boga, oni mogą cieszyć się ze mną jak to. To jest misją Kryszny. Chodź, dlaczego bawisz się tutaj i cierpisz z tą zabawą Mai? Przyjdź do prawdziwej zabawy. To jest misją Kryszny. Kryszna przychodzi. Próbuj zrozumieć mnie. Dlaczego ja przychodzę? Jedynie próbuj zrozumieć. Pewna grupa, oni mówią, że dlaczego Bóg przychodzi? Bóg nie ma biznesu przychodzić tutaj. Ci granie, oni nie wiedzą. Dlaczego Bóg ma nie przyjść? Czy On jest sługą Twojego Ojca? Że Ty myślisz, Bóg nie może przyjść? Dlatego Bóg nie może przyjść? Ty możesz myśleć w swój sposób, ale Bóg jest w pełni niezależny. Cokolwiek On chce, On może przyjść. Jedynie, aby pokazać przykład. Dlaczego Bóg powinien być ograniczany, aby nie przychodzić? On nie jest Bogiem. Jeśli Bóg jest ograniczany przez nas, przez naszą spekulację, przez nasze wyobrażenia, to nie jest Bóg. To jest pies. Pies może być ograniczany. Nie przychodź tutaj. Dlaczego Bóg może być ograniczany? Nie ma powodu. On otwarcie mówi, że On chce. My jesteśmy integralnymi cząstkami Boga. Tak jak synowie są integralnymi cząstkami Ojca. Jeśli Ojciec jest bogaty, wszechpotężny, On nie chce widzieć, że Jego synowie włóczą się po ulicy bez żadnego pożywienia, bez schronienia. On nie lubi tego. Ojciec mówi, mój drogi synu, dlaczego włóczysz się w ten sposób? Wracaj do domu. Będziesz miał wygodę. Będziesz szczęśliwy. Ale ci drańscy synowie nie wracają. Oni myślą, my zrobimy plan tutaj i będziemy żyć spokojnie. To tak się dzieje. A Bóg przychodzi, Krishna przychodzi, nakłania. Wracaj do domu, do Boga, a my nie jesteśmy zainteresowani. Robimy plany tutaj. To jest nasze nieszczęście. Ale ten plan poniesie porażkę. To jest naturalne prawo. Jakikolwiek plan zrobisz, on będzie sfrustrowany. Nigdy nie będzie sukcesu. Dlatego pisma mówią. Gdzie jest przeznaczenie życia? Oni nie wiedzą tego.
ci dranie, ci, którzy przyszli do tego materialnego świata, oni nie wiedzą, gdzie jest cel życia, ponieważ są draniami, mudha, naradhama. Krishna zachęca, że porzuć wszystkie te nonsensowe biznesy. Nikt nie będzie słuchał. On stworzy swój własną drogę. To jest choroba. Dlaczego? Ponieważ pod wpływem działania Mai. Zapomnienie o Krysznie i stajesz się podległy do uwarunkowań materialnej natury. To jest nazywane materialnym życiem. Materialne życie oznacza porzucenie idei powrotu do domu, do Boga, ale robienie planu tutaj, aby być szczęśliwym. To jest nazywane Maya, czy materialne życie. Tutaj jest powiedziane, Guru Nancho Lagunancho Guru Nicho Lagunicho Prayaschityanam Prayaschityani Papanam Gyatta Uttani Maharshibhi. Maharshibhi, wielcy uczeni, zrealizowane dusze, wyzwolone. Oni dają nam wedyjską literaturę. Są różne rodzaje objaśnień. Tak jak główne jest Manusamhita. W Manusamhicie jest powiedziane, że jeśli człowiek zabija, wtedy również powinien być zabity. Żadnego wybaczenia. Z Manusamhity powieszanie czy zabicie mordercy, to jest wskazane tam. Maharshibhi. Zabójcy innych zwierząt czy innych żywych istot, oni muszą być zabici. To jest Manusamhita. To jest okazanie łaski. Kiedy król poleca, żeby morderca był powieszony, to jest łaska króla. To jest powiedziane w Manusamhicie. On nie powinien mieć wybaczone życie za życie. Teraz wyobraź sobie, jak wiele żyć my zabijamy każdego dnia. Teraz staliśmy się bardzo cywilizowani. Utrzymujemy rzeźnie, tysiące i tysiące. Takie zmaszynowane, jak zabijać zwierzęta. To jest nasz postęp cywilizacji. I to jest wszystko grzeszne czynności. Papani. I nie tylko zabijanie. Jest tak wiele instytucji, jak oszukiwać, jak zabrać twoje pieniądze trikami, jak porwać żonę innych. Tak wiele rzeczy. Tylko grzeszne czynności. Jedynie. Oczywiście są różne stopnie grzesznych czynności. Dlatego jest powiedziane. To jak choroba. Cierpisz od jakiegoś bólu głowy. I to jest również choroba. I cierpisz od raka. I to jest również choroba. Ale kiedy cierpisz od bólu głowy, lekarz może dać tobie tabletkę. I ból głowy jest wyleczony. I to jest lagu. Bardzo nieznaczna choroba. Ale jeśli cierpisz od raka, ta tabletka nie pomoże tobie. Dlatego, jak są różne rodzaje chorób, niektóre z nich są bardzo, bardzo takie ostre, a niektóre z nich są bardzo nieznaczące. Podobnie stopnie grzeszne czynności są również takie. Niektóre z nich nie są bardzo poważne, a niektóre z nich są bardzo, bardzo poważne.
To jak lekarz opisuje, przepisuje kosztowne lekarstwa na poważną chorobę, podobnie Maharshi Bih, wielkie, święte osoby, wyzwolone osoby, one opisały prayaschita, pokuty na ostry rodzaj grzesznych czynności, nieznaczący rodzaj grzesznych czynności. Ale grzeszne czynności muszą być. Jesteśmy umieszczeni w pewnych warunkach, dlatego to jest nazywane uwarunkowanym życiem. Przykładowo, jesteś bardzo pobożną osobą. Nie zabijasz żadnego człowieka czy żadnej krowy. Jesteśmy bardzo ostrożni. Ale nadal musisz zabijać. Co to jest? Ponieważ chodzimy po ulicy, widziałeś? Zabijasz tak wiele mrówek. Taki jest stan. Nawet jeśli nie chcesz zabić, nawet jeśli jesteś bardzo pobożną osobą, nadal musisz zabijać. Nieświadomie czy świadomie. Sytuacja światowa jest taka. Każdy, kto tutaj przyszedł, on musi popełniać grzeszne czynności. Wkrótce, jak otrzymasz to materialne ciało, wtedy musisz popełniać grzeszne czynności. Nawet jeśli jesteś bardzo ostrożny. To nie jest możliwe. Dlatego pisma mówią, na każdym kroku tam jest wipada. Nie możesz mieć wybaczone, ponieważ zabijasz jedną mrówkę nieświadomie, kiedy idziesz. Twoje imię jest zapamiętane. Twój bilet natychmiast jest tam. O, zabiłeś tak wiele mrówek. Prawo jest tak wspaniałe. Automatycznie to jest tak spisane. Automatycznie. I musisz cierpieć. Więc co wtedy robić? Jeśli sytuacja jest taka, jak się uratować? Krishna mówi. Jeśli zadedykujesz swoje życie dla jagi, jagia oznacza dla Wisznu. To oznacza jagia purusza, jest Wisznu. Jeśli pracujesz dla Wisznu, wtedy jesteś uratowany. Inaczej staje się uwikłany. Krishna mówi, jeśli idziesz do biura zarabiać na swój chleb bardzo szybko, aby uczestniczyć w biurze i zabijasz tak wiele mrówek, staje się uwikłany. Ty myślisz, ja idę do biura wykonywać moje obowiązki bardzo szybko, ale staje się uwikłany. Ale jeśli przyjmiesz jakąś pomoc w czczeniu Wisznu, wtedy jesteś wolny. Wtedy jesteś wolny. Dokładnie jak to. Żołnierz, który walczy na polu bitewnym i zabije tak wiele osób i on otrzymuje złoty medal. O, zabiłeś tak wielu. Tak wiele żyć ty zabijałeś przeciwnika, wroga. Przyjmij ten krzyż zwycięstwa. On zostaje uznany przez rząd. Ta sama osoba, kiedy wróci do domu, jeśli zabije kogoś dla swojego zadowolenia zmysłów, będzie powieszony. Ta sama osoba. Ten sam żołnierz, kiedy walczy w służbie króla, w służbie rządowej, rząd dostarczy jemu pożywienie, wszystko. Walcz bardzo walecznie i ofiaruje jemu złoty medal. A ta sama osoba, kiedy przyjdzie do domu dla swojego zadowolenia zmysłów,
Jeśli on zabije osobę, on będzie powieszony. On może mówić w sądzie: Panie, ja zabiłem tak wiele osób na polu bitewnym i ja nie byłem powieszony. Ja dostałem złoty medal i teraz zabiłem jedynie jedną osobę i ja będę zabity? Dlaczego? Co to jest? Tak. Dla Twojego zadowolenia zmysłów. Wkrótce jak zrobisz cokolwiek, to jest grzeszne. Cokolwiek Ty robisz, to może być tak zwane pobożne czynności w swoich oszacowaniach, ale w tym materialnym świecie tam nie ma takiej rzeczy jak pobożne czynności czy niepobożne. Wszystko jest niepobożne. Chaitanya Charitamrita powiedział: w tym materialnym świecie, materialny świat oznacza świat dualizmu i absolutny świat oznacza świat jedności. To jest absolut, duchowy świat. Tam jest jedynie jedno, duch. Tam nie ma niczego, chociaż tam jest różnorodność duchowej manifestacji. Tak długo, jak jesteście w tym materialnym świecie dualizmu, wtedy musicie popełniać grzeszne czynności. Dlatego cała wedyjska literatura jest przeznaczona, aby doprowadzić was do duchowego świata. Nie pozostawaj w tym materialnym świecie ciemności. Dojdź do duchowego świata. Taka jest instrukcja. I jyoti oznacza świat duchowy. Pierwsze docenienie jyotirman, brahman, brahmaloka, blask brahmana, to jest pierwsze wejście. Tak widzicie promienie słoneczne, to jest bezosobowe, jedynie światło. Ale jeśli masz moc, siłę, jeśli możesz udać się na słońce, to jest inne. To jest również, planeta słoneczna jest również świecąca. Ciepło i światło tam jest. I w promieniach słonecznych jest ciepło i światło i świecenie. Ale temperatura na słońcu jest odmienna od tej temperatury. A jeśli masz siłę, wtedy możesz zobaczyć, kto zarządza planetą słoneczną. W wedyjskiej literaturze znajdziecie jego imię. Imię dominującego bóstwa, czy prezydenta planety słonecznej, jest Vivashvan. Jego imię również jest tam. Jego adres jest również. Bóg jest. Imię Boga jest tam. Adres jest tam. Jeśli masz moc, aby udać się tam, możesz iść. Tak, Indira Gandhi, czy imię prezydenta jest, adres jest. Ale jeśli jesteś odpowiedni, aby spotkać się z nim czy z nią, to zależy od ciebie. Nie, że ponieważ ty nie możesz widzieć prezydenta czy Indira Gandhi, ona jest nirakara. To jest głupota. To jest głupota. Dlaczego Bóg miałby być nirakara? Pisma mówią, absolutna prawda. Nie ma dualizmu. On jest absolutny w trzech postaciach. Brahman, Paramatma i Bhagavan. Realizacja Brahmana oznacza Satchitananda. Jedynie realizacja części Sat, wieczności. To jest realizacja Brahmana. I realizacja Paramatmy oznacza
wieczność i wiedza. A realizacja Bhagavana oznacza wieczność, wiedza i ananda. Są trzy rzeczy. Jeśli możesz dotrzeć, ale głupie osoby, chociaż są zaawansowane w wiedzy duchowej, one nie otrzymują informacji, że poza tym blaskiem Brahmana, poza tą realizacją Paramatmy jest osoba Boga, Kryszna. Oni tego nie rozumieją z powodu ubogiego zasobu wiedzy. Dlatego Kryszna mówi w Bhagavad Gicie: dlaczego impersonaliści, chociaż bardzo zaawansowani w wiedzy, wedyjskiej wiedzy, nadal nie wiedzą, kim jest Kryszna? On pyta, kim jest Bóg? Zobaczcie. Bóg nakłania, tutaj jestem. I on pyta, kim jest Bóg? To jest nasze nieszczęście. Dlaczego nie mogą zrealizować Duszkritina? Duszkritina znaczy działający grzesznie. Szczególnie odrzucający egzystencję Boga. To jest największa obraza. Przykładowo jesteś dżentelmenem. Jeśli ja mówię, jesteś ślepy, jesteś chromy, jesteś bez rąk, jesteś bez ramion, nie masz głowy, czy będziesz szczęśliwy? Czy ktokolwiek będzie szczęśliwy? Podobnie te osoby, które opisują absolutną osobę Boga, że on nie ma oczu, innymi słowy, on jest ślepy, on nie ma rąk, znaczy bez ramion, on nie ma nóg, to znaczy, że jest chromy, on nie ma języka. W ten sposób to jest definicja przez negację i przede wszystkim uczynienie tego zerem. Jeśli utniesz moje ręce, nogi, moją głowę, moje oczy, uszy, wtedy co, jak ja pozostanę? Ateistyczna klasa osób, oni otwarcie mówią, oni nie wierzą w Boga. To jest uczciwość. A ci, którzy przyjęli schronienie Ved i rozmawiają o Bogu bez ramion, bez nóg i bez głowy i bez uszu, oni mówią tą samą rzecz. Chaitanya Mahaprabhu powiedział, że osoby, które nie zgadzają się z wedyjskim autorytetem, on nazwał ich nastik. Jak muzułmani, oni mówią, że ktoś, kto nie wierzy w Koran, on jest kafir. Czy chrześcijanie, ktoś, kto nie wierzy w Biblię, oni nazywają poganami. Podobnie, zgodnie z naszą wedyjską cywilizacją, każdy, kto nie przyjmuje autorytetu Ved, on jest nazywany ateistą. Chaitanya Mahaprabhu mówi, filozofia buddyjska, oni nie przyjmują autorytetu Ved. Chociaż Pan Buddha jest przyjmowany jako inkarnacja Kryszny. Ale w tym czasie on nie przyjmował autorytetu Ved. Pan Buddha nauczał ahimsy. Zgodnie z wedyjskimi rytuałami jest czasami opis, nie zawsze, o zabijaniu zwierząt. Kiedy Pan Buddha nauczał ahimsy, już więcej nie ma zabijania zwierząt. Tak zwani wedantyści
i zwolennicy wedyjscy, oni powiedzieli, dlaczego nauczasz w ten sposób? My mamy w Wedach wiele ofiar ze zwierząt, jest opisane tam, Pashubali. Pan Budda, co on odpowiedział tym głupim osobom? Jaka była jego misja? On powiedział, ja nie dbam o wasze Wedy. Dlatego Nindasi. Chociaż to jest wedyjską instrukcją, mój panie, ty odrzuciłeś. Znaczy, tam nie ma drogi. Dlaczego? Ty jesteś tak łaskawy. Ty chciałeś zatrzymać to zabijanie biednych zwierząt. Nigdy nie my, że przez jakiś czas zostanie zatrzymany autorytet wedyjski. Te rzeczy mogą być zrozumiane przez wielbicieli. Chociaż on odrzucił wedyjski autorytet, nadal on jest czczony. To jest zrozumienie wielbicieli. Oni wiedzą wszystko doskonale, dobrze, co jest czym. Oni znają Shankaracharya, kim on jest. Shankaracharya jest inkarnacją Pana Shankara, Pana Siwy, Pan Siwa. On jest największym Vaishnavą. Wielbiciele wiedzą, że Shankaracharya był sercem Vaishnavu, ale on musiał nauczać jak Vaishnava, ponieważ on chciał tak usunąć Buddy z Indii. Taka była jego misja. Dlatego on coś zrobił, kompromis z filozofami buddyjskimi. Dlatego Chaitanya Mahaprabhu powiedział, on chciał przyjąć Wedy przeciw buddyzmowi, którzy nie przyjmują Wed. Ale on nauczał tego ateizmu pod płaszczykiem Wed. On powiedział dlatego, to są rozmowy. Ktoś musi nauczyć się bardzo dokładnie, jak, co jest celem, dlaczego Pan Budda przyszedł, dlaczego Pan Shiva i Shankaracharya przyszli, dlaczego inni acharyowie przyszli, dlaczego Chaitanya Mahaprabhu przyszedł. To wymaga całościowego studium i pod właściwym kierownictwem. Wtedy ktoś może zrozumieć. W całości konkluzją jest, że każdy, który jest w tym materialnym świecie, on jest grzeszną osobą. Każdy. Inaczej on nie otrzymałby tego materialnego ciała. Tak każdy, kto jest w więzieniu, ty możesz konkludować, że on jest grzeszny, przestępca. Ty nie potrzebujesz studiować jednego po drugim, ponieważ on jest w więzieniu, ty możesz konkludować, że tutaj jest przestępca. Podobnie każdy, który jest w tym materialnym świecie, on jest przestępcą. Ale nie ten taki, co pilnuje więzienia. Ty nie możesz konkludować, ponieważ każdy jest w więzieniu, przestępca. Dlatego ten, co pilnuje więzienia, on jest również przestępcą. Wtedy jesteś w błędzie. Ci, którzy opiekują się tymi grzesznymi osobami i zabierają je z powrotem do domu, do Boga, oni nie są przestępcami. Jego zajęciem jest, jak uwolnić tego drania z tego więzienia i zabrać jego z powrotem do domu, do Boga. Grihi oznacza ktoś, kto żyje w tym ciele, czy każdy, kto żyje w tym materialnym świecie.
To jest taka ciasna rzecz. Oni są ubogiego, mają ubogie serca. Oni nie wiedzą, jaka jest wartość życia. Zamiast oświecić ich, jeśli czy Mahatma utrzymują ich w ciemności, to jest największa antysłużba. Oni muszą być oświeceni. Ich zajęciem jest nauczać, że nie utrzymuj się w tym materialnym świecie. Wróć do duchowego świata. To jest biznesem Mahatmy. Oni mają ubogą wiedzę, mudha. Oni byli opisani jako mudha, duszkrity. No. Wszystkie te osoby są zaangażowane w grzeszne czynności z powodu ich ignorancji. Jeśli mówisz, nie, jak ty możesz mówić, że oni są w ignorancji? Jest tak wiele uniwersytetów, oni mają egzaminy, profesorów, tytuły. I nadal są ignorantami? Tak. Jak? Tak zwana wiedza jest zabrana przez Mayę. Inaczej, dlaczego oni trzymają się tego materialnego świata? Jeśli zostajesz oświecony, wtedy musisz wiedzieć, że ten materialny świat nie jest dla naszego mieszkania. My musimy wrócić do domu, do Boga. Dlatego ten ruch świadomości Kryszny naucza, że to nie jest twój dom. Nie próbuj być tutaj szczęśliwym. Bahir, zewnętrzna energia. Oni myślą, że materialnie, jeśli zrobimy jakieś aranżacje, niektórzy z nich próbują być szczęśliwi przez naukowe ulepszenia. Czy niektórzy z nich próbują udać się na planety niebios, a niektórzy z nich próbują zostać tutaj, ale oni nie wiedzą, że prawdziwym szczęściem jest wrócenie do domu, do Boga. Oni nie wiedzą tego. To jest bardzo ważny ruch, że my dajemy im wskazówkę, wykształcenie, jak wrócić do domu, do Boga. Dziękuję wam bardzo. Jaya Śrī Prabhupāda.